Dzień dobry. Zajmiemy się dzisiaj porządkowaniem. To kolejna operacja wiedzotwórcza, która podlega rygorom krytycznego myślenia. Każdy z nas coś porządkuje. Porządkujemy rzeczy na biurku, ubrania w szafie, uczniów w szkole, książki w bibliotece. Są różne sposoby porządkowania. I dziś przyjrzymy się czterem. Pierwszy to podział logiczny i klasyfikacja, drugie typologizacja, trzecie porządkowanie liniowe i czwarte partycja. Zacznijmy od podziału logicznego i od jego formalnej definicji. Kiedy używamy operacji podziału logicznego, to porządkujemy przedmioty, które są określane przez pewną nazwę. Na przykład mamy nazwę uczeń liceum i ta nazwa oznacza uczniów liceum. I mówimy wtedy o zakresie nazwy uczeń liceum. Do zakresu nazwy uczeń liceum należą wszyscy uczniowie liceum. Definicja podziału logicznego brzmi następująco. Podziałem logicznym zakresu nazwy N ze względu na pewną zasadę K nazywamy zbiór nazw N1, N2, N3 aż do NN, których zakresy są wzajemnie rozłączne, a suma daje zakres dzielony. Brzmi bardzo teoretycznie. Zaaplikujmy teraz tę definicję do przykładu, który już przywołałam. Mianowicie uporządkowanie uczniów liceum. Oto mamy zbiór uczniów liceum. To jest właśnie ten zakres nazwy dzielonej. I oto wprowadzamy zasadę. Poziom nauczania. I jeśli wszystkich uczniów liceum uporządkujemy ze względu na tę zasadę, to otrzymamy zbiór nazw. Uczniowie liceum klasy pierwszej, uczniowie liceum klasy drugiej, uczniowie liceum klasy trzeciej, uczniowie liceum klasy czwartej. Co to znaczy, że one są rozłączne? To znaczy, że żaden uczeń nie należy do dwóch zbiorów. A co to znaczy, że suma zakresów tworzy zakres dzielony? A to znaczy tyle, że jeśli dodamy zbiór uczniów klasy pierwszej, klasy drugiej, klasy trzeciej i klasy czwartej, to otrzymamy zbiór uczniów liceum. Ta definicja pokazuje nam trzy warunki poprawności podziału logicznego. Pierwszy warunek nosi nazwę adekwatność. Oznacza to, że tak jak to było w definicji, suma zakresów daje zakres dzielony, a oznacza to w praktyce, że każdy z uczniów znajduje się w jakimś zakresie. Należy albo do zbioru uczniów klasy pierwszej, klasy drugiej, klasy trzeciej i klasy czwartej. Drugi warunek to jest warunek rozłączności. Głosi on, że każdy z uczniów należy tylko do jednego zbioru. Jest albo w pierwszej, w drugiej, w trzeciej lub w czwartej klasie. No i ostatni warunek to jest warunek jednorodności kryterium. Oznacza to, że musi być jedno kryterium, które daje albo podział na dwa, tak jak na przykład dzielimy uczniów na lekcji na osoby obecne i nieobecne, albo podział wieloczłonowy, kiedy naszym kryterium są odmiany pewnej cechy. Wyobraźmy sobie na przykład sklep meblowy, do którego przychodzimy i tam pokazują nam stoły, które mają różny kształt blatu. I wobec tego mamy stoły podzielone ze względu na kryterium kształt blatu i wtedy mamy stoły okrągłe, stoły owalne, stoły trójkątne, stoły kwadratowe i tak możemy wymieniać kolejne K
kategorii. Jak zagwarantować adekwatność? Otóż czasem jest tak, że dzielimy pewien zakres ze względu na jakieś kryterium. Na przykład dzielimy zwierzęta domowe, które posiadają nasi znajomi. No i dzielimy na przykład na psy, koty, papugi, żółwie, ale nie jesteśmy pewni, czy wymieniliśmy wszystkie i wtedy dodajemy kategorie inne. I wobec tego po zsumowaniu wszystkich kategorii zwierząt domowych otrzymamy i dodamy dodanie kategorii inne, otrzymamy zbiór wszystkich zwierząt domowych posiadanych przez naszych przyjaciół. Dlaczego ten warunek jednorodności kryterium jest taki ważny? Bo okazuje się, że jeśli mamy niejednorodne kryterium, to nasz podział logiczny nie będzie spełniał warunku rozłączności i adekwatności. Zilustruję to bardzo znanym przykładem. Król Lew zebrał wszystkie zwierzęta, na prawo kazał odejść mądrym, a na lewo silnym. Na środku została żaba i mówi, przecież się nie rozerwę. No właśnie, tutaj kryterium silny i mądry nie było kryterium jednoznacznym. I w związku z tym żaba się nigdzie nie znalazła i nie miałyby miejsca te zwierzęta, które są ani mądre, ani silne. Adekwatność, rozłączność i jednorodność to były tak zwane formalne warunki poprawności podziału logicznego. Ale istnieją także warunki pozaformalne. Pierwszy warunek, bardzo intuicyjny, to jest warunek naturalności. Na przykład, gdybyśmy porządkowali przedmioty na naszym biurku i podzielilibyśmy na przedmioty czarne i nieczarne, byłby to podział nienaturalny, ponieważ po stronie czarnych mógłby się znaleźć długopis, podkładka pod mysz komputerową, nie wiem, sweter, który mamy, i byłby on wtedy nienaturalny. A drugim warunkiem jest celowość, to znaczy my musimy zrobić ten podział logiczny po coś. I dlatego na przykład, jeśli robimy podział logiczny naszych ubrań, to możemy podzielić na przedmioty czy ubrania markowe i niemarkowe. I na przykład, jeśli chcemy sprzedać, to ten podział jest dla nas bardzo przydatny. I teraz zakończmy nasze rozważania nad podziałem logicznym pojęciem klasyfikacji. Cóż to jest takiego klasyfikacja? Otóż klasyfikacja to jest wielostopniowy podział logiczny. To znaczy po przeprowadzeniu podziału ze względu na pewną zasadę prowadzimy podział kolejnych członów podziału ze względu na inną zasadę. Zetknęliście się z tym przy systematyce roślin i zwierząt. Ponieważ to jest wielostopniowy podział logiczny, na każdym poziomie musi spełniać wymienione przed chwilą warunki podziału. Drugim sposobem porządkowania jest tak zwana typologizacja. Cóż to jest takiego? To jest porządkowanie, z którym się często spotykamy. Mianowicie, znów porządkujemy pewien zbiór przedmiotów, ale robimy to nieco inaczej. Otóż wybieramy sobie pewien przedmiot wzorcowy, który nazywany jest typem, stąd typologizacja. Ten przedmiot wzorcowy może być przedmiotem faktycznym, a może być też przedmiotem, który powstaje w wyniku idealizacji. Znaczy tworzymy sobie taki modelowy przedmiot, którego no, w rzeczywistości nie ma, a my naszym umysłem taki przedmiot możemy sobie wyobrazić.
Zapewne zetknęliście się z typologizacją, kiedy przyjrzeliście się charakterom w psychologii. Otóż nie ma czystego sangwinika, flegmatyka, choleryka czy melancholika. Natomiast tworzymy sobie pewne takie przedmioty wyidealizowane. I otóż w momencie, kiedy mamy taki przedmiot wzorcowy, porządkujemy pozostałe przedmioty, porządkujemy przedmioty tego zakresu, który nas interesuje, ze względu na mniejsze lub większe podobieństwo do właśnie tego wskazanego typu. Gdzie to robimy? A na przykład wtedy, kiedy porządkujemy nasze ubrania ze względu na porę roku. Pokazujemy, oto jest na pewno ubranie na wiosnę, na pewno ubranie na lato, na pewno na jesień i na pewno na zimę. I mając już te przedmioty wzorcowe, wszystkie pozostałe nasze ubrania porządkujemy, patrząc, jak bardzo są podobne do tych wybranych typów. Czym to się będzie różnić od podziału logicznego? Otóż typologizacja nie spełnia warunku rozłączności. Możemy się o tym przekonać w praktyce. Wyobraźmy sobie, odkładamy nasze t-shirty, letnie spodenki i nie ma problemu. I w pewnym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, że nie jesteśmy pewni, czy to jeszcze letnie, czy już jesienne. I wtedy decydujemy do pewnego stopnia arbitralnie. Z typologizacją mamy do czynienia w psychologii, już wspominałam o typach charakteru, porządkowanie naszych ubrań, ale także naszych znajomych. Możemy na przykład powiedzieć, o to jest mój prawdziwy przyjaciel, o to jest mój dobry znajomy, a to jest tylko luźna znajomość. No i wszystkich pozostałych naszych znajomych przydzielamy do tego, jak bardzo są podobni do naszego najlepszego przyjaciela, do naszego dobrego znajomego i do luźnego znajomego. Mamy jeszcze jeden sposób porządkowania, który stosujemy do owych zakresów, czyli tych zbiorów przedmiotu oznaczanych przez pewną nazwę. Mianowicie mamy porządkowanie liniowe. Ono się pojawia wtedy, kiedy próbujemy zrobić ranking przedmiotów. Jak to się robi? Musimy ustalić relację porządkującą. Ta relacja porządkująca ma pewne cechy. Ona jest relacją przechodnią, czyli jeśli dwa przedmioty pozostają ze sobą w relacji, czyli pierwszy i drugi w tej relacji, drugi i trzeci, to pozostaje także pierwszy i trzeci. Jest także relacją antysymetryczną. To znaczy, że jeżeli relacja zachodzi między pierwszym i drugim przedmiotem, to nie zachodzi między drugim i pierwszym. No i wreszcie jest relacją spójną, czyli jeśli to są dwa różne przedmioty, to albo ta relacja zachodzi między pierwszym i drugim, albo między drugim i pierwszym. Mam nadzieję, że zauważyliście, że kolejność jest tu ważna. To tak bardzo formalnie, ale pomyślmy przez chwilę, gdzie takie porządkowanie może wystąpić. Na przykład wtedy, kiedy chcemy ustawić ładny szereg i wykorzystujemy relację wyższy niż. Zobaczmy. Jeśli Tomek jest wyższy od Anety i Aneta jest wyższa od Jurka, no to Tomek jest wyższy od Jurka. To jest właśnie przechodniość. Antysymetryczność. Jeśli Tomek jest wyższy od Anety, no to nieprawda, że Aneta jest wyższa od Tomka. No i wreszcie spójność.
jeśli Tomek i Aneta to dwie różne osoby, to albo Tomek jest wyższy od Anety, albo Aneta od Tomka. Oczywiście czasem jest tak, że relacja jest tylko częściowo porządkująca, bo na przykład trafiają się osoby o tym samym wzroście. Zauważmy jeszcze jedną interesującą rzecz. Jeśli mamy to porządkowanie liniowe i mamy ujęcie liczbowe, tak jak to mamy w przypadku wzrostu, to możemy policzyć także, kiedy mamy ten ranking według wzrostu, możemy policzyć, o ile każda kolejna osoba jest wyższa od osoby poprzedniej. Ale bywa tak, że ujęcie naszej relacji porządkującej jest nieco inne i możemy ustawić ranking, natomiast nie możemy policzyć, o ile między sobą się różnią. Tak się liczy na przykład rankingi polityków. Potrafimy ustawić ranking popularności polityków, natomiast nie mamy miary, która by mierzyła popularność, z wyjątkiem liczby ludzi, którzy lubią lub nie lubią danego polityka. Dotąd zajmowaliśmy się porządkowaniem zbiorów przedmiotów, ale jest jeszcze inne porządkowanie, które nazywamy partycją. Wtedy inaczej traktujemy ów porządkowany fragment rzeczywistości. Traktujemy jako pewną całość i wydzielamy części. Zapewne robiliście czasem spisy treści, choćby jakiegoś wypracowania. To jest właśnie partycja, czyli w tekście wyróżniacie części, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Albo jeśli ktoś z Was kupił szafkę taką do składania, to kiedy otworzycie instrukcję, to tam jest napisane, że szafka i tu są wyliczone wszystkie części. Półki, drzwiczki, tył, zawiasy, co tam jeszcze, inne możliwości. Możemy także wyróżniać części na przykład na piętrze. Jeśli pójdziecie Państwo do plazy, to tam są takie obrazki piętra, gdzie całe piętro jest podzielone na rozmaite stoiska. I to też jest porządkowanie. Interesujące jest to, że różne sposoby porządkowania można łączyć. Macie na przykład podział na klasy. Pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. Prawda? Czyli porządkowanie liniowe według poziomu, na którym aktualnie jesteście. A w ramach klasy jest porządkowanie alfabetyczne, czyli także liniowe. Czyli mamy podwójnie zastosowane porządkowanie liniowe. Teraz już pewnie nie ma, ale kiedyś były tak zwane żółte strony. Jak to wyglądało? Ano najpierw były alfabetycznie miasta, czyli liniowo. Później była typologizacja aktywności typu poczta, sklepy chemiczne, sklepy spożywcze. Oczywiście to była typologizacja, ponieważ w sklepach spożywczych czasem były też kosmetyki na przykład. No a później w ramach tych typów w rodzaju sklepy spożywcze mieliśmy znów liniowe uporządkowanie zgodnie z alfabetem. Jakie są błędy operacji porządkowania? Te błędy, które powinno wychwytywać krytyczne myślenie. Pierwszym takim błędem jest nierespektowanie kryteriów poprawności dla danego typu porządkowania. I o tych kryteriach dzisiaj mówiliśmy. Częstym błędem jest mylenie podziału logicznego z typologizacją. Przypominam, typologizacja nie spełnia warunku
rozłączności, ten ostatnie porządkowanie jest już do pewnego stopnia arbitralne. I to prowadzi nas do trzeciego błędu, mianowicie do stosowania nieprawidłowego sposobu porządkowania do danej dziedziny przedmiotowej. Wróćmy do naszego porządkowania ubrań. Idzie wiosna, za chwilę będziemy porządkować, żeby chować rzeczy zimowe, a wyciągać rzeczy wiosenne. W przypadku ubrań nie uda nam się zrobić podziału logicznego, bo oczywiście t-shirt jest ubraniem na lato, ale jednak też jakoś i na wiosnę. A sweter może być bardzo gruby, to pewnie tylko zimowy. A taki średni, no pewnie może być także i wiosennym, i jesiennym. Więc gdyby ktoś chciał zrobić podział logiczny ubrań, to musiałby obrać inne kryterium niż przeznaczenie na odpowiednią porę roku. Na przykład markowe i niemarkowe, zakładając, że potrafimy zdefiniować, co to znaczy ubranie markowe. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie błędem jest niewskazanie podstawy porządkowania. Ilekroć mamy wymienione, że typy ustrojów są jakieś albo typy szkół są jakieś, musi być wskazana podstawa podziału. Jeśli nie mamy wskazanej podstawy porządkowania, nie tylko podstawy podziału logicznego, ale jakiegokolwiek porządkowania, to nie jesteśmy w stanie ocenić poprawności. Ponieważ porządkujemy wszędzie, mam nadzieję, że ten materiał się przyda, choćby do robienia porządków w szafie.